Manka, tutaj Simi, no i co? Fajna gra się trafiła, bo w przeciwnej drużynie jest na AD Carry Elk. Elk jest to AD Carry drużyny BLG, czyli finalista Mistrzostw Świata. Ja to nagrywam dzień przed finałem Mistrzostw Świata, właściwie 14 godzin przed, więc ja jeszcze nie wiem, kto wygrał, wy pewnie już wiecie, bo ten odcinek pewnie wlatuje w niedzielę. Natomiast co, ja będę kibicował T1, myślę, że BLG ma większą szansę wygrać, ale ja będę kibicował T1, obstawiam 3-2. Manko, ja tak na szybko. Ponad połowa widzów nie subskrybuje tego kanału, więc jeżeli jeszcze tego nie robisz, to bardzo ci zachęcam, bo nic to nie kosztuje, a zrobi mi się miło. No i jak chcesz, to łapkę w górę i komentarz też. Pozdro, miłego oglądania. No i co, myślałem, że w tej grze będę grał na Fiorę, więc też wziąłem Graspa, bo myślałem, że będę grał na Melherosa, jak się okazuje, będę chyba grał na Aurorę, więc tutaj Aftershock zdecydowanie bardziej by oddał. Natomiast zobaczymy, nie będzie to na pewno łatwy matchup, pewnie dopiero kiedy będę mógł móc coś zrobić, to będzie poszło z tym levelu na Olinie. Ale zobaczymy. No i co, Xanty znowu dostał duże zmiany, znaczy duże, no dostał takiego mini reworka, już nie wiem, chyba z czwarty raz od momentu dodania tego Herosa. Z najważniejszych rzeczy, no to, że teraz jego W, no nie da się po prostu zmienić jego kierunku, działa to mniej więcej jak, nie wiem, jak Q Sajona, że wiecie, jak już użyjecie, no to nie możecie zmienić kierunku, co nie? Wcześniej nie mogliście, więc jest to duży minus, jeżeli gra się na mobilne postacie, no bo zawsze da się to zdodżować. Natomiast ten Heros ma teraz bardzo duże bazowe obrażenia, czy to z Q, czy to z pasywki, to z reszty, no po prostu bardzo dużo tych obrażeń. O, jest. O, ten autos był fajny z Graspem. To Aurora, jak wiadomo, jest to teraz taki lane bully, szczególnie jeżeli gra się na takie golemowe Herosy jak Xanthe. Tutaj po prostu będę się skupiał na każdym creepie i będę starał się nie tracić za dużo HP, choć to nie będzie łatwe. Na bocie padliśmy, więc szybko poszło, ale Belved zrobiła 3 kampy w gang w bota. Nie mieliśmy warda, to padliśmy. Jest męczarnia pod tym towerem. Każdy kolejny creep to stracenie HP-ków. Nie mam praktycznie całego HP, no mam jeszcze potę. Teraz coś mnie doręczyli, trochę wyleczy i second wind, ale to łatwo nie jest. A szkoda, że tego nie uniknąłem. Oj, ale bombę dostałem. Ale co? Męczarnia. Ciąg dalszy. Chciałem sprawdzić to farmić do Negatron Cloaka, no nie wiem czy mi się uda, ale gdyby udało to byłoby super. Może się tutaj szykować potencjalny dive, jeżeli przeciwnik mnie wszystkim trafi. Po tych creepach już na pewno będę chciał recallować. Dobrze, użyłem to W, jakbym nie użył tego W, to byłem martwy. Teraz to, co widziałem, że Elantryki robią, to oni bardzo opóźniają swój pierwszy przedmiot. To, co oni robią, no to po prostu, nie wiem, jak grają na AD Herosa, to składają 3 chain vesty przykładowo, albo nie wiem, Bramble vesty i 2 chain vesty. Jak grają na kogoś, kto bije AP, to na przykład 2 Negatron Cloaki składają. I no po prostu są bardzo mocni w pojedynkach 1 na 1. O, Laner zabił NFOS2. Też w ścianę trochę podejrzany, ale git. I co, Aurora była martwa. Mój jungler po prostu przyszedł i ją zabił. W obecnej lidze legend to działa tak, że junglerzy są mocniejsi od lanerów, więc po prostu przyszedł i zabił. Bo czemu nie? Wtedy nie spalił flasha ani nic. Na szóstym nadal nie będzie łatwo go dojechać, ale się postaram. Moja drużyna chyba jest zła już na bocie, bo przeciwny jungler będzie ich kampił, no bo wie, że ma, wiecie, jednego z najlepszych AD Carry na świecie, jak nie najlepszego. Po prostu będzie tym ciągle chodził i będzie starał się feedować tego ziomka. Dolecenie. No, trochę mnie kosztowała ta próba. Ale w sumie możliwe, że będę miał szybciej szósty level. Może spróbuję tutaj podjąć walkę o ten szósty poziom, bo teraz biłem szóstkę, on jeszcze tej szóstki nie ma. No ale nie będę miał chyba tutaj okna, żeby go olinować. Będzie to za trudne. Jest zbyt mobilna Aurora, jeszcze ma flasha i ma wszystko. Więc tutaj nie będę musiał palić flasha. Raczej nie. O, znowu tutaj ładne użycie W. A przeciwnik tutaj myśli pewnie, że ja recalluję, ale mogę tutaj zostać, bo mam jeszcze dwie poty. Kurde. Zakładałem, że tutaj on będzie hard pushował, że ja recalluję. Ale jak on tego nie hard pushuje, no to dobrze robi. Będzie on tutaj chciał mnie dojechać z R-ku. Spróbuję jakoś zbaitować, żeby może bardzo uderzył wave'a i żeby to się zaczęło do mnie pushować, ale raczej to nie będzie możliwe. Kochani, Fru to też ciężko zejść, bo z wardową tribusz, więc o, tu będzie za chwilę R-ka leciała chyba. Ładny unik. W sumie on nie ma za dużo many. Jeżeli zdodżowałbym jeszcze 2-3 spele, to on by już tego potencjału na dojechanie mnie nie miał. Pytanie, czy ja dam radę zdodżować. No tutaj bardzo ryzykuję, bo jeżeli wszystkim dostanę, to oczywiście padam. Ale jeżeli nie dostanę, to mogę sobie
wygrać linię dzięki temu. Tyle się okaże, która opcja jest trafna. I mam też tutaj Utera, ale dobra, jestem Velvet, więc nie zabijemy tutaj Aurory. Co ciekawe, jestem tylko 7 creepy tu. Dobra, teraz trochę więcej. O, Velvet marnuje czas, próbując nie zabić. Ale zaraz Romowu do bota i padliśmy. A gdzie była Aszka? Aszka była na midzie, to co, oni zamienili się? O! Powinienem tutaj przeżyć, wątpię, żeby wystarczyło mu obrażeń. Chyba tutaj padnie ziomek. O, jeszcze W trafiłem. Oj. Zagrać wokół trzeciego Q. Dobra, ładnie tu zagrałem. Dobra, ja tutaj dogonić nie dogonię, więc się skupię na wave'ie. Ale dobra, fajnie zagrałem na tym ganku. Te gówniaki od Velvet mnie tutaj biją. Uder tam dogoni. Jak dogoni, to ja mogę spuszować. Wtedy Aurora straci falę, ale dobra, widzę, że dogonił, ale wszystkich przeciwników tutaj przyszli. Trochę ryzykuję tutaj, bo może tu być Leona, właśnie. O, nawet Fiora jest, imprezka. Dobra, no powinienem tutaj przeżyć. Trochę sobie tempo popsułem, no ale dzięki temu, że sforsowałem Fiora tutaj do przejścia, to tracą dużo na midzie. O, znowu nawet grają tutaj pod zatrzymaniem Miricola. Więc niestety ja tutaj trochę stracę, ale oni na midzie też trochę stracą. Znowu zadyma na bocie. Zobaczymy, jak to się tam potoczy, ale raczej po prostu mój botlane padnie. Dobra, spróbuję zrobić to, co ten ziomek zrobił, że... Chociaż nie, no nie będę chyba tak robił. Jeżeli bym grał na dwóch apeków, to bym jeszcze to mógł zrobić, ale mają tylko jednego apeka, nie będę składał dwóch Negatron Cloaków. Uder znowu sobie zabił Aurorę, ale widzicie, że mój botlane nie jest zadowolony. Na szóstym levelu, znaczy na szóstym levelu, jak będę miał Erkę, to jest potencjał, żeby znowu go dojechać, bo on nie ma flasha. No i pewnie to skończy się tak, że po prostu wymienimy się Erkami, ja go zerkuję, on erkuje i jakoś po prostu wybiegnie tym portalem, ale zobaczymy. Może się uda coś znaleźć. Botlane chyba nadal nie jest zbyt zadowolony. Pingują Utera. Jest jak jest. Ja nie kazałem mu przechodzić na topa, to nie moja wina. Raz warduję teraz Void Graby. Właściwie Void Graba, bo został tutaj jeden. O, ta wymiana powinna być dobra. Nawet bardzo dobra. Bo szkoda, że tym wujem trafiłem. Nie wiem, czy teraz nie padnę przez to. Jak Velvet przyszła, to na pewno padnę. Był tutaj potencjał, żeby wygrać. Chyba tutaj zabił ją. Nie miałem co prawda flasha, ale mogę ją dojechać. No może znowu Uder, próba numer 3. Właściwie podejście, bo zawsze mu się udaje, to próbowałbym tego nie nazwał. Potapuję chyba z powrotem na topa, nie wiem czy Uder tam dogoni. Chyba dogoni, no bo ma OP Herosa. On się widuje, ale nie wiem czy on będzie mógł grać na Ezreala sfidowanego. To okaże. Może dam radę to wygrać. To sobie teraz wezmę Plate'a. Właściwie to chyba zmutuje mojego bota, bo się rozpraszam. Też nie jestem fanem tego, że ciągła zadyma na topie w takim matchupie, ale no nic na to nie poradzę. O, w ogóle ciekawy przedmiot na Fiorze. To jest w ogóle ziomek samanik Blackpink Fiora i on gra tą Fiorą na bocie. Ale teraz chyba dostał autofila i gra na midzie. Aurora kupiła maskę, teraz już o wiele ciężej będzie podejmować pojedynki. Raczej ich nie będę podejmował. Jeszcze nie mam wyczucia co do tego Xanta, no bo tak naprawdę każda umiejętność się zmieniła. Albo jest wolniejsza, albo tutaj nie można restować autoataku, albo czegoś, nie można flashować z Q. Więc jeszcze nie przyzwyczaiłem się do tych zmian. Mam chyba z dwie gry dopiero po tych zmianach na Xantę, ta jest druga albo trzecia. Więc nie jestem jakiś clean jeszcze na tym Herosie. Chciałbym być, ale jeszcze nie jestem. Dobra, no po prostu będę chyba one-shotował wave'a, żeby nie mógł grać pod plate'y. O, Uder widzę tam między towerami zabija. Ja on tam wygra? To by było chore. Nie no, aż tak to chyba nie. Rolował na Aurorze. Fajna wymiana. Nie chcę go erkować, bo znowu się wymienimy erkami, no i niezbyt mnie to faworyzuje. Na bocie zadyma, proszę. Dobra, nice. Zabił. Dobra, tak naprawdę kończy się już mana, więc mogę tutaj spróbować podjąć walkę. Minusem Aurory pod maskę jest to, że bardzo szybko kończy się jej mana po wymianach. Mogę wtedy próbować ją dojeżdżać. Worduję tutaj Heralda i chyba pójdę do bazy po tej fali, dlatego że będę już miał na przedmiot w bazie. Nie ma co zostawać dłużej. Jest szansa, że tutaj Aurora stała w krzaku i spróbuje mnie dojechać. Ale... O, właśnie. Ale chyba to zrobi. Ja więcej tutaj czasu nie kupię. Myślałem, że może uda mi się tutaj uciec stąd. Ale niestety nie. No ostatecznie wyjdzie to chyba dobrze, no bo powinniśmy tutaj zabić przynajmniej jednego. Może nawet dwóch. Malzahar zerkuje. Nie wiem, czy mu wystarczy obrażeń. Oby. Oj, szkoda, że to nie doleciało. Ale nie straj, no prawie dwóch zabili. Ale dzięki temu powinniśmy mieć Heralda, jeżeli ktoś by przyszedł, bo
Belwet miało 1 HP. Widzę, że Aszka też ma, ale chyba Herald powinien być nerw z tego. Niby mnie zabili, ale powinni stracić tutaj kontrolę na mapie, ale dobra, widzę, że jednak nie. Nie wiem, dla kogo to jest worth. My weźmiemy tower na topie, oni na bocie. Wyszło jeden za jeden w fragach. Powiedzieć. Udry wziął wszystkie kampy za ten czas u siebie w lesie, więc powinien też być do przodu z tego. Ja nie narzekam. O, 2k golda ma Udyr. Mam TPK za 10. Nie wiem, czy tam zdążę. Dajemy kamerę na Udyra i patrzymy, co tam się dzieje. O, chyba się nie spodziewał. Teraz puszuję tego bota, no i co, muszę tam schodzić? Może nie muszę, może spuszuję tutaj głęboko. Tylko Aurora z Leoną tu mogą być, ale wątpię, że mnie zabili. Chyba, że Fiora schodzi z mida do bota. Nie będę puszował dalej. Może po prostu zostawię tutaj jakiegoś warda głęboko. Tutaj jest za dyma. Fiora sobie po prostu tego zabija. O, nie mogę zerkować. Kurde, nie mogę zerkować. Teraz nie wiem, czy to jest dobra RK. Dobra, jeden za jednego. Kurde, no nie mogłem zerkować, bo dostałem CC-ka. Może miałem ułamek sekundy, jakbym spamował R-kę, żebym zdążył faktycznie to robić. Może tutaj byłem zbyt chciwy i później nie zdążyłem, ale nie wiem. Ostatecznie jestem taki, że nie wiem, czy tradowanie się jeden za jeden jest dla mnie takie złe. Zawsze tam jakiegoś golda dostanę. Chyba kupię tabizy w tej grze. Niby mercy też by się przydały, ale chyba po prostu chcę być jak najbardziej tankowatym z tabizami. Szczególnie jeżeli mają takie herosy. Czasami granie na topie jest takie trochę specyficzne, bo nawet jeżeli dużo umieracie, nawet jeżeli wasze staty nie wyglądają jakoś najlepiej, to jeżeli macie wystarczającą ilość farmy i macie odpowiedniego herosa, to możecie mieć nawet 20 deadów i tak będziecie użyteczni. Tepuję tutaj. Oni też tepują. Będę po prostu blokował engage przeciwników. Stoję po prostu przed Aszką. Mogę tutaj paść, ale dopóki mi nie zabiją Aszki, to powinno być ok. Dobra, rzuciłem slowa na Ezreala. Może to wystarczy? Dobra, no zabili Fiora. O ty, Udyr jest jakiś OP, patrzcie co on robi. Daję mu shielda. Chyba tutaj padnę. Może nie. Może Aurora będzie flashowała? Dobra, powinienem być fajny. Nie wiem, no widzicie, że Udyr po prostu solo wbiega w ziomków, leczy się za milion, bije po milion. No jest giga za dyma. O nie wiem, czy ten Herald był najlepszy. O, fajna strzała. Może nawet weźmiemy ten tower, ale nie wiem, czy oni tutaj nie padną. Nie wiem, czy nie zostali zbyt długo. Jak nas tutaj zabiją, to wezmę smoka. Do golda może nie być najlepiej. No mnie w tej walce na pewno nie będzie, więc tam drużyna sobie poradzi. Tutaj puszuję dalej, bo wiem, że tam nie zdążę. Przynajmniej niby teraz oni mają tempo, żeby coś zrobić, ale za chwilę będą musieli wrócić do topa. No i w momencie, jak ja będę wychodził z bazy, no to wtedy ja będę miał okno, żeby coś zrobić. Możliwe, że tutaj nawet padnę, jeżeli ktoś tu biegnie, ale nie będą mieli wave'a, więc nic z tego fraga nie będzie. Tak zwany good death. Recallujemy na balkonie, może się uda. Może kupię Bramble Vesta, żeby zmniejszać trochę leczenia. Chyba tak zrobię, kupię Bramble Vesta. Nie przyda na Fiorę i na Aurorę, bo też się trochę leczy. Jakby rzucała we mnie autosy, to później pasywki mnie tu leczy, czy tam z czegoś. Jestem za dym, ale ja nie mam TPK, nie wiem, czy to jest dobre. Dana nie ma Erki, dopiero teraz wstała jej Erka. No i to nie było dobre. Chyba, że moim zadaniem w grze będzie po prostu teraz stanie na Fiorę na side, żeby nie mogła split pushować. To będę robił, ale zobaczymy. Myślę, że za każdym razem, jak będę chciał schodzić, no to ona będzie tu przychodziła i pushowała. Niby ma 11 level, niby ma 3-4, ale dwa przedmioty ma, ale butów nie ma. To oni tam padli? Wyglądało to dobrze, jak chwilę patrzyłem. Choć nadal wygląda dobrze? Czy każdy przeżyje na 1 HP? Chyba każdy przeżyje na 1 HP. Mam nadzieję, że tam ich jakaś Fiora nie zamknie i nie zabije. Może po prostu teraz Tormaila dokończę. Chyba dokończę Tormaila teraz. Będę składał Jackshaw, oho. I tyle chyba z Aszki będzie. Fiora jeszcze z Electrocutem gra, teraz zauważyłem. To dlatego ma taką bombę. Takiej Fiory nie widziałem, przynajmniej na topie. Może na midzie to dobre, ale ja nie wiem. Kupię bota i zejdę się zgrupować na midzie, jak Aszka już wstanie. Nie wiem, czy robią, raczej nie. Ale nie robią. Kupię to i najpewniej zejdę. Chyba, że tu Fiora przyjdzie i będzie pushowała. To będę musiał zostać. Tego golda mi brakuje. Nie wiem, czy mogę kolejną falę spuszować głęboko. Raczej ryzykowne. Chyba wolę po prostu zejść do mida. Szczególnie, że leci tutaj strzała. Oho. Mamy jeszcze Arkę Malzahara. Jak zabijemy Ezreala, to nawet jak tutaj ktoś padnie, to powinno być ok. Nie wiem, czy tutaj chcę flashować, zobaczę. Dobra, zabiłem. Dobra, dałem slowa jeszcze na Fioresku, chociaż nie wiem, czy to slowuje teraz. Ale dobra, powinniśmy mieć z tego na szora. Tak ułamek sekundy nie wyglądało to znowu najlepiej, nie wiem, dziwne są te walki, ale jakoś wyszło dobrze, no. Uderkeruje. Ale mój botlane też dobrze gra, pomimo tego, że byli ciągle gankowani. Po prostu robię to, co mam robić, czyli jestem golemem biegającym. Czy oni to podejmują? No nie ma opcji. Fiora, Leona po prostu przyszła sobie zwardować for fun, no i git.
O, Ezreal zabił Erkidżane. Idę do bazy, teraz raczej będziemy chcieli grać botside, bo smok wstaje za minutę. Kupuję takie przedmioty. Mam 300 armora, 100 emera. No, kolejny fight powinno wystarczyć. Fiora będzie dalej pushowała bota, to po prostu idę na topa. Jak będzie pushowała topa. Będę po prostu powstrzymywał ją, żeby nie brała tier 2, nie zdajwuje mnie tutaj ani nic. A jak będzie jakaś walka, to mogę zawsze dołączyć TP-kiem. Ona nie ma TP-ka, więc zawsze jestem pierwszy w walce. Chyba, że ona teraz po prostu zejdzie się zgrupować. To ja wtedy po prostu stepuję, żeby dołączyć. Fiora ciągle na topie. A ona red buffa, więc może nie będę pod nim miał jakiegoś 1 na 1. Wystarczy, że będę stał pod towerem i odpuszczę po wave'y. Typować jako pierwszy chyba też nie będę. Nie jestem pewny, że na pewno kogoś tam wyłapiemy. Ja po prostu wolę liczyć na to, że moja drużyna wygra. Nie ryzykować, bo jak tepnę i nikogo nie wyłapiemy, to Fiora po prostu ma za darmo naszą bazę. Daję niebieski trinket, żeby tutaj sprawić, czy jest Fiora. No i dobra, faktycznie jest. Ona się grupuje na midzie, ja po tym wave'ie na topie możliwe, że tepnę na bota. I będę grał razem z drużyną i będę starał się grać pod inhib. Wydaje mi się, że coś takiego bardzo możliwe, że to zrobię. Jak podejdzie ten creep, to chyba po prostu tutaj tapnę. Będziemy grali już szybko. Uder kończy smoka, więc za chwilę tutaj przyjdzie. Fiora na topie jeszcze nie może zacząć pushować. Oho. Zdążę zarkować? Jak zdążę, to oznacza, że ta Leona troluje. Dużo mam obrażeń. Ja mam Leonkę. Drużyna zabiła Ezreala. No, wyszło dobrze. Plan wykonany. Nie wiem, czy teraz bieganie między towerami jest najlepszym pomysłem, ale chyba będzie git. Nie wiem, czy nawet nie skończymy teraz. W ogóle mam 5-3, nie czuję się, żebym cokolwiek miał robić w tej grze. Ale może teraz taka specyfika tego Herosa. Nawet jak oglądałem jakieś replaye. O, chyba padłem, bo nie zdążyłem w użyć. Ostrolowałem, nie zdążyłem w użyć. Chyba teraz jest taka specyfika tego Herosa, że albo wygrywa jakoś mocno 1 na 1, albo po prostu biega i nie wiem, nic nie robi. Nie ma też co się podpalać, bo jeszcze ta gra na pewno nie jest wygrana, nadal mogą nas outscalować. Mają Fiorę, mają Aurorę, która jest OP Herosa, mają Velvet, mają Fakera na Ezrealu. Zobaczymy. Teraz mam drugi przedmiot. Tutaj Udyr to wygrywa? Tam za cała ekipa zaraz przyjdzie, no ale nasi też biegną. No Udyr jest jakiś OP, może ja muszę grać Udyrem na topie, widzicie co to robi? No jak po prostu biegnie przed siebie i każdego zabija. I to dogoni tego też? Tak, o. Dana go trochę teraz przyspieszyła. O, no i co, poleciał slow. Dana flashuje, no dobra, Aurora zerkowała, to powinna przeżyć. Moja drużyna zabija, nie wiem, mam fakerów w teamie, nic nie muszę robić. Uder po prostu wbiega do bazy i każdego zabija, no i takie drużyny mogę dostawać, takich jestem zadowolony. Ja przyjdę tutaj rzucić jakiegoś shieldzika na Janę, żeby asystę mieć. Uder teraz tam zabija, ja asystkę dostaję, no i git. Teraz jak tak dalej pójdzie, to kupuję jakiś redemption i rzucam dla drużyny. Nie wiem, czy my tutaj skończymy, może to być trochę ryzykowne, pushowanie tutaj. Będę po prostu stał z drużyną i będę blokował engage i powinniśmy to wygrać. Oj, nie wiem, czy tutaj nie padnę, ale chyba nie. Zabiłem, zabiłem. Flashuję. Zabiję. Kurde, już miałem mówić, że zabiję na listę mistrzostw świata. Albo wygranego, tego jeszcze nie wiem. Dobra, chyba skończymy. O, trafiłem tę Aurorę. O, Malzahar niełamany. Oj, to teraz nie wiem, czy skończymy. No ja staram się tutaj zabić wave'a, to może same miniony skończą tutaj. Ja wiem, czy chcę bić Nexus. Chyba nie, chyba to jeszcze nie jest koniec. Oho, Aurora zerkowała, no niestety Janna tutaj upadnie. No ale ważne, że ja żyję. To będę na Anshora. Jedyna chyba teraz nadzieja dla przeciwnego teamu to zaczęcie Anshora. 322 armora, 150 emera, całkiem sporo. 320 bazowych obrażeń z kół, a mam kół co 2 sekundy. Aż carry calluje szybko po BTK pewnie, no tę walkę powinniśmy zastępować. Realnie by kupił QSS, ale i tak powinniśmy wygrać. Postawić pinka w picie. I co? Przeciwna drużyna musi podjąć tę walkę, bo inaczej nie wygrają gry, więc mogę tu już być nastawiony na walkę. Bo jak tutaj już nie będą się bili, no to po prostu biegniemy im do bazy, weźmiemy 3 inhiby i miniony same skończą grę. Trzeba się tutaj nastawiać na walkę i być do niej gotowym. Tylko tutaj pomogę aż chcę trochę przejść. Nie wygląda to najłatwiej z obecną pozycją. Oj, nie wiem, czy to jest dobre. Uder tutaj może paść sekundę. Ashka w ogóle kończy na Shora. Nie wiem, czy jestem fanem. Dobra, chciałem sprawdzić obrażenia z W. Trochę zrobiłem, każdy przeżył na 1 HP, ale nie wystarczyło to. I nie wiem, wydaje mi się, że jakbyśmy nie bili na Shora, to mieliśmy tutaj darmową walkę. No ale wzięliśmy na Shora, więc nie jest najgorzej. Teraz po prostu wstaniemy i pewnie skończymy. Zobacz, teraz znowu się coś wydarzy i ktoś znowu pa... Oj, było blisko. Ktoś znowu padnie, ale tak się nie powinno wydarzyć. Dobra, w końcu wstałem. Może tepnę po prostu na bota, żeby zagrać razem z drużyną. Żeby nie musieli czekać. Ten tepek i tak mi się już nie przyda raczej. Trzeba tylko uważać tutaj przez jakieś 10 sekund, żeby w nas nie wbiegli, albo właśnie na midzie. Bo nie jesteśmy razem zgrupowani, no ale
Velvet chyba padła, no to powinniśmy teraz skończyć grę, oby. Oj, trzeba tu będzie trochę pounikać od Ezreala, albo schować się za minionami, jedno z dwóch. Albo biec przed siebie, bo pokazują się wszędzie. O, trafił to. Aurora będzie arkowała, więc postaram się zablokować spele od niej. Ty, co ona tak daleko poleciała? Staram się zagrać tu z Ashką na wszelki, bo jak Ashka padnie, to może tu być problem. No i co, faktycznie jest problem? Powinni skończyć, dobra, skończyliśmy, nice. 7-6-7 skończyłem, a wydaje mi się, że byłem totalnie useless. Ale może coś tam zrobiłem, nie? 22, 20k obrażeń, w sumie nie najgorzej. Tak, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej grze. Witam was w drugiej grze, no i co, to jest chyba koniec moich marzeń o znalezieniu Fakera. Tak jak 3 lata temu, jak były Mistrzostwa Świata w Europie, czy nawet nie wiem, czy to już nie było 4, to trafiłem go 2 albo 3 razy i były z tego odcinki u mnie na kanale, no to teraz już raczej no nie znajdę go, no to jest moja ostatnia gra dzisiaj, jutro jest finał Mistrzostw Świata, więc wątpię, żeby po nim zostawał jeszcze w Europie i grał solo, ku. Także no co, no spotkałem wielu zawodników, Fakera niestety nie, dużo on solo ku nie grał, on chyba teraz, on ma teraz, nie wiem, 150-200 punktów, ale jest jak jest. Gramy Renektonem Shena, nie wiem czy nawet nie gramy na Shending Helpa, czyli na tego najlepszego Shena w serwerze. To generalnie matchup nie jest najłatwiejszy, jeżeli gra się na Shena, który ogarnia, bo Shen ma bardzo mocne wczesne levele i będzie on chciał mnie... O, ale się wylała Fiora, ojojoj. Będzie na pewno chciał mnie dojeżdżać Shen. Łatwiej się zaczyna robić poszło w tym levelu, bo po prostu mogę... O, nice. Bo po prostu mogę wygrywać wymianę na tej RC, ale przed 6 levele nie jest to łatwe. Każdym razem jak przeleci przeze mnie miecz, to przegrywam trade'a, żeby unikać tego miecza. Ale postaram się zagrać po prostu pod push. Jak go zapuszuję, no to wymian nie będzie, prawda? Oj, ta wymiana nie będzie dobra. Chociaż może tragedii nie ma. Tam, że będzie gorzej. Staram się utrzymać ten push i szybciej wbić dwójkę i na tej dwójce go dojechać. Nawet jeżeli on teraz znalazł fajne trade, no to musi teraz uważać. No po prostu mam kontrolę tego drugiego levela, więc tutaj musi oddawać jakieś pojedyncze creepy. Więc zawsze jakaś tam drobna przewaga. Niby przegrywam wymiany, ale zawsze można sforsować push takim Renektonem. To jakaś totalna zadyma na mapie. Każdy się zabija. Tutaj uważać, żeby nie strollować. Dobra, on ma teraz dwójkę, więc na tamto uważać. Muszę teraz jak najszybciej to... I to dopchać. O, muszę użyć buna tego kanona, bo strollowałem timingowo autoatak. Creep może być trochę ryzykowny. Dobra. Będę ryzykował, żeby jakiegoś tamta nie dostać. Ja po prostu zwarduję tutaj. Sprawdzę golemy, żeby mój jungler miał timer, kiedy one wstają. Zawsze coś, bo i tak nie mam co robić. Ale pingowali, że jungler idzie w dolną stronę mapy, więc tutaj chyba nie będę wardował. Tym razem ziomek na fiorze, u nich na bocie. O, nie będzie dobra wymiana. Ale mnie zespejsował. Ojojoj. Dobra, będę musiał iść do bazy. Albo kupuję potę i... Oj. Totalnie mnie tutaj zastępował ziomek. Tak, zamuliłem i w wymianach i teraz na tym flashu. Nie byłem na to totalnie gotowy, bo już faktycznie pora iść spać po tej grze. Ale widać, że nie dość, że to jest dobry Shen, to jest po prostu dobrym graczem ten ziomek. Bo zazwyczaj jak są one tricky, to wiecie, oni sobie pograją jednym herosem i... Graczami nie są najlepszymi, tylko po prostu ogarniają herosa. A ten ziomek jest po prostu dobry w tym i w tym. Ale tutaj... Ma zepsutego wave'a, możliwe, że nawet ja go teraz zabiję. Na topie tak jest często, że tak naprawdę na zmiany się zabijacie. O dobra, nie będę musiał po niego flashować, bo to ona tutaj przyszła z bazy. Trochę tutaj HP stracę, ale... Ale jest jak jest, ważne, że zabiłem. O nie, ale ona mi teraz kradnie expa. Ale dobra, jest okej. Ten tutaj trochę straci, nadal będzie miał przewagę goldową, więc wymian nie będę wygrywał. Mój cel będzie taki, na 6 levelu postaram się sforsować wymianę z ultem, nawet nie po to, żeby go zabić, tylko po prostu, żeby zyskać kontrolę na linii, żeby spuszować wave'a. Taki będzie mój plan. Wtedy po prostu znaleźć recall, żeby być chociaż na równi w przedmiotach, albo w sumie do przodu nawet wtedy będę. Co za tym idzie? O, Lily od linii, co za tym idzie? Void Grabów raczej nie będę chciał grać, bo... Serio, padam w taki sposób? Bo ja jestem aż w szoku, że padłem w taki sposób. Jestem pod wrażeniem tego, co robię. Jestem pod wrażeniem bomby, którą dostałem, ale ma to sens tak naprawdę. Gram na Shen Lilia, więc ma to sens. Napiszę drużynie, że Shen może zaraz 6 level. Mnie głupio wrzucać takie gry, gdzie w obu grach, no nie wiem, czy w tamtej byłem skrawany, ale w tej mogę być. Fiora ma w ogóle drugi level nadal. Dobra, no moim zadaniem będzie teraz rejtować się jak głupek, żeby on po prostu miał ciężko zerkować. Albo nawet jak zerkuje, to żeby chociaż coś stracił. Idę między towerami grać. Jak będzie chciał we mnie wejść, to po prostu nie będzie farmił.
Może to być Lilia, ale jak będzie tu Lilia, to mamy smoka i Boddive'a. Dobra, tam jest Lilia. Pinguje im, że Shen może tam zarkować właśnie. Faktycznie zarkował, więc tam możliwe, że walka wygrana. Jak jeszcze jeden padnie, to jest ok, ale jak więcej osób padnie, to jest lipa. Fiora chyba bez flasha, jeżeli się nie chce. Tracą wave'y wszędzie tak naprawdę. O, jeszcze ich ograli. Ej, mój team to jacyś fakerzy są chyba. Totalnie na nich, mówiąc brzydko, nasrali. Mówiąc brzydko. Ale co? Nie narzekam. Ten zarkował i zginął. Bywa i tak, co nie? Bywa i tak. O, jednak zabił. To nieważne. Startowałem. Ale trzy plejty wziąłem. On stracił dwa albo nawet trzy wave'y. Powiedziałbym, że Worf. Fiora tu jest, o co chodzi? Leci level Fiora na topie. No dobra. Może być. Na Fiora mogę lane'ować. Potem to chyba mnie nie ogra, co? Przedmioty ma lepsze niż ja jakimś cudem, ale ma czwarty level, więc powinno być git. Nie chciałbym oddawać tych Void Grabów. Chciałbym się o nie bić. Mam nadzieję, że tutaj drużyna podejdzie. Oni są pierwsi, więc trzeba tu trochę uważać, ale powinni się o to bić. Oddawanie Void Grabów, jak ma się w teamie ranek, to ona zawsze jest dziwne. Ranek to jest OP we wczesnych walkach na RC. Kart pushuje te fale i wejdę tam. I teraz jak chcą się grupować, to będą na pewno tracili wave'a. No jak się nic nie dzieje, to po prostu wracam na topa i pushuję dalej. Teraz traci. Shen wrócił na topa. Zobaczmy, ile Shen ma HP. 2300 HP. No, ma 1000 HP więcej niż ja, więc nie sądzę, żebym go zabił. Może jak użyję jakiegoś taunta do przodu, to wtedy zerkuję, żeby zmienić się HP-kami, ale tak to raczej się nie uda tutaj wygrać wymian. Mam 1600 golda, ale brakuje mi jeszcze do przedmiotu do golda. Chyba zostanę. Skarpuszuję te fale i wtedy może spróbuję zrecallować. Będę miał na Black Cleavera. Shen, proszę zostaw mnie. Daj mi sfarmić. Wiem, że jesteś mocny, ale... Ale ja nie chcę się bić. Podziękuję panu. Ja wiem, że pan wygrywa, ale podziękuję panu. Która możliwe, że on to będzie freeze'ował i stracę na tym wave'a. Ale to powinno być okej, nawrócę z całym itemem, więc jak teraz będzie jakaś walka, no to powinienem coś zrobić. Tak Cleaver też w teorii nie jest jakimś super wyborem, no bo tak naprawdę no, nie ma armorów, tylko ma milion HP, ale jednocześnie w tej kompozycji może być takim golemem stojącym z przodu, to po prostu ma dużo HP. Żeby kupować przestrzeń dla drużyny i żeby oni mogli po prostu każdego zabijać. A przy drużynie, że Shen może mieć Erkę. Jak on gdzieś zerkuje, no to tym razem mogę już mieć cały tower. A może nawet za chwilę spróbuję samemu zrobić Void Graby. Rank to zawsze na Erce może po prostu zwanshotować Void Graby. No dobra, nie zwanshotować, ale może samemu je wziąć, jeżeli ma ulta. To jest szczególnie przydatne, jak gracie właśnie jakieś tank matchupy i nie wiem, jest jakaś duża zadyma na bocie. Wy nie możecie brać towera ani nic. Wtedy można po prostu schodzić na Void Graby. I na przykład w grze tego typu mogę spróbować to zrobić. Po prostu pójdę to zacząć. Chyba po prostu zerkuję i to zrobię. Pinguję im, że Shen ma Erkę. A ja po prostu zrobię tutaj Void Graby. Popatrzcie, jak to będzie w miarę sprawnie leciało. Zazwyczaj top lanerzy nie mają łatwo robić Void Grabów. Nawet prawie zawsze, ale Renekton może. Teraz jeszcze oczywiście jest trochę ciężej, bo nie są to świeże Void Graby, które dopiero co wstały. Więc te Void Graby, oho. Mają tutaj więcej życia i wszystkiego. Ty ten Shen we mnie flashnął. Jak oni wiedzieli, że ja to robię? Ja po prostu losowo sprawdzili. Dobra, no ostatecznie wziąłem jednego, więc nie wyszło tak wybitnie, jak to planowałem, ale nadal jeden lepszy niż zero. Bo i tak nie zamierzaliśmy pod nie grać. Otrzymałem recall Shenowi, więc git. Za dużo mu zrobiłem na combo, ale... Dobra, on chyba chce szukać Erki. Ja mu chcę zatrzymywać? Zatrzymam. Może lepiej było nie zatrzymywać? Nie wiem. No moja drużyna wydaje się jakby mogła tam przegrać. On użył taunta do tyłu, więc mogę tutaj spróbować obić tower. Stracę na tym dużo HP. Ale nie powinienem paść. Ale nie mam Erki, więc muszę uważać. Ten cały tower może uda się jakoś zgarnąć, więc git. Teraz jakbym zbaitował taunta do przodu i byłby on w miarę głęboko, to mógłbym nawet spróbować go zabić na RC. Ale to musiałbym je stauntować jakoś w połowie linii, żeby mógł go w ogóle cokolwiek tak ogrodzić mu zabiciem. Dobra, wymiany póki co fajne. Może nawet jest potencjał nawet na flashu coś mu zrobić. Jeżeli bym go jeszcze odrobinę obił, to za chwilę na flashu i na full combo, może jakiś one shot. Dziwne, że nie tapną na kanona. Zależy w takich sytuacjach tapujecie na kanona, żeby nie pozwolić ziomkowi wziąć kanona. O, redemption. Nie wiem czemu, ale dzięki. Chętnie przyjmę. Moja Aszka w ogóle patrzy gdzie jest. Chyba Merce kupię w tej grze. Teraz nie mam kwitu, więc kupię tak. Raka na drugi. No i dobra, biorę tower. Pierwszy tower w grze, no to. Pierwszy tower w grze to chyba karuje. Ale tutaj będę martwy raczej na pewno. Nie wiem, czy tutaj przeżyję. O, Sona. No dobra, to jak Sona, to nie przeżyję. To jest Erki Lilia. Kupuję Merce, no Merce się dadzą na Lilię.
idę po prostu na bota, żeby się mógł się zgrupować razem z drużyną w topside. Nie będę miał TP-kę za pół minuty, to postaram się dołączyć do walki. Ale trzeba uważać w tej grze, bo tak szczerze mają dobre postacie w nas. Lilia będzie OP w nas, Fiora zawsze będzie useful, Shen po prostu jest OP. Korki to korki, najlepsze postać w tym patchu. Trzeba po prostu uważać, żeby nie trollować. Szukam tutaj zatrzymania mu R-ki, zatrzymałem. O, padnę za to, ale... Ale jest jak jest. Poświęciłem się dla gangu. O, to redemption trochę spóźnione, ale raczej tak bym nie przeżył. Mam nadzieję, że tutaj każdego zabiją chociaż, ale nie wiem. To trio nie brzmi najlepiej. Sylas i Vern Leona, ale może złączytują. Kto wie. Ona już upadła, teraz jeszcze tylko Shen. Niby takie trzy golemy, a... Stąpują. O, Leona ukradła. Jak wstanę, to czy zdążę tepnąć topa? Zdążę, tepuję, żeby to obronić. Ten nie ma R-ki, więc może nawet tutaj spróbuję go zabić. Gonię go. On nie ma butów, więc powinienem go tutaj zabić. O! Nie umrze, ukradnie mi fraga. Dobra. Widziałem procent skupienia było, żeby to skrzuć. No bo gdzie to tak z takimi statami skończyć grę? Oj, ta walka na midzie nie wygląda najlepiej. Nie wiem, czy nie strolował ziomek tą R-ką Shana. Jakby ją zatrzymał na tamtą walkę, to jest free win. No dobra, chyba jednak wyszło to ok. Idę teraz do mida i weźmiemy tower, może nawet tier 2, zobaczymy. Dobra, Ashka recalluje, więc po prostu biorę sobie tower. Niby moje staty nie wyglądają najlepiej, ale tak szczerze, ja mam dużo golda w tej grze, dobra, mam itemy. Już dla Cleavera i jeszcze mam prawie drugi przedmiot. Teraz padł na bocie, więc do dużego shutdowna. Ta gra będzie musiała raczej być skończona na pierwszym na szorze, bo jeśli nie skończymy jej na pierwszym na szorze, albo coś pójdzie nie tak, to będą mieli bardzo dużo czasu, żeby wyskalować. Shen na topie, nie mam niestety TP-ka, żeby na bota tepnąć Korkiego. Przejście do mida i możemy czegoś szukać, jakieś stałe Ashki, Arki Leony. Bo na topie teraz nie mam co podchodzić głęboko pod wave'a. Bo najpewniej jestem Lilia albo ktoś. Proszę na też mi solo ciężko spuszczować. Jak on tak podchodzi, no to raczej ktoś tam jest, tak szczerze, jakaś Lilia albo ktoś. Dziękuję, żeby drużyna się spodziewała, że tutaj możliwe, że będzie walka. Próbuję się tutaj bić, raczej od linii tutaj jest dużo osób. Bo to jest podejrzane. O, nawet plecy mam. Jednak nie od linii, tylko od pleców. O, ładna strzała. Proszę, zabijmy Lilię szybko. Nie, jak przeżyje Lilia, to ja tu padnę raczej. Kukuku. Kildzik. Dobra, git. Nie no. Byli tutaj wszyscy. Ostatecznie udało się przeżyć. Było blisko, żeby tutaj paść, ale... ale niezłego mam Herosa. No i co, 600 punktów wbite. Nie wiem, kto wygrał Wordsy, ale mam nadzieję, że było fajne widowisko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!